Martyna Chomacka pojawiła się tutaj nagle i niespodziewanie. Martyna Deus ex machina cała w kwiatach. W kwiatach i nie bez kozery, drodzy państwo, ponieważ będziemy dzisiaj kwiaty jeść. Witamy cię serdecznie. Przywołujemy lato, wiosnę, kolory, dokładnie tak. Wiosna na talerzu, wiosna na patelni, wiosna i lato na mnie. Martyna, pięknie pachną te smażone gruszki. Bardzo jestem ciekawa, które kwiaty możemy jeść, bo zdaje się, że jest tutaj cały wybór. I okazuje się, że kwiaty mają, poszczególne kwiaty jadalne mają swoje właściwości. Oczywiście, tak? Różnią się smakiem. Niezwykłe, nie wiedziałam o tym. Kwiatów jadalnych jest cała masa, natomiast zanim jakby zdecydujemy o zjedzeniu jakiegoś, upewnijmy się, że on jest faktycznie jadalny i sprawdźmy źródło pochodzenia tych kwiatów. Ponieważ... No, ale jak to zrobić? Każdy to może zrobić? Czy to jest raczej wiedza tajemna? Jakby wiedza w internecie nie jest wiedzą tajemną, jest to bardzo dokładnie opisane. Aha. A też bardzo często na przykład jemy jakieś zioła, jak na przykład, nie wiem, oregano. Nie myślimy o tym, że te zioła mają też swoje kwiaty jadalne, pięknie pachnące, więc je jak najbardziej możemy jeść. Masa naszych kwiatów w ogrodach także jest jadalna, bo i stokrotki, i bratki, i róże. To jest po prostu nasturcje, pelargonie. To jest po prostu cała plejada pięknych kolorów, pięknych kwiatów, które też... Ciekawe, czy jest jakieś opracowanie, gdzie można znaleźć wykaz kwiatów jadalnych, bo na przykład w kwiaciarni raczej się nie zaopatrzymy. Właśnie to jest bardzo istotna kwestia, żebyśmy faktycznie, jeżeli chcemy próbować kwiatów jadalnych, nie kupowali ich w kwiaciarniach, ponieważ tam one są obficie pryskane. Jakby kwiaty dekoracyjne mają jakby zupełnie co innego na celu. One mają cieszyć oko, mają pięknie wyglądać i długo mają pięknie wyglądać. Więc faktycznie, jeżeli chcemy jeść kwiaty i próbować ich, to ja polecam bardziej ogródek mamy albo babci, tudzież po prostu samemu faktycznie hodować w domu, przekonać się do tego, nie bać i po prostu próbować, tak? Różnych kolorów, różnych połączeń. Okej, dzisiaj Marta zostaje z nami do końca. Co dla nas przygotujesz? Że będziemy rozmawiać o różnych wersjach kwiatów. Tak jest. Co będzie najsmaczniejsze? A to już jest kwestia gustu. Ja każdy z tych dań po prostu uwielbiam. Zaczynamy od takiej letniej sałatki, właśnie z karamelizowaną gruszką, ze szparagami na dwa sposoby. Ja lubię takie szparagi, które nie są przepracowane, nie są zbyt zmęczone. Jedna wersja to będą takie szparagi zupełnie sote, surowe. Lekko właśnie tylko takie pokrojone na cienkie plasterki. Do tego będą szparagi leciutko blanszowane, cykoria karamelizowana, masa świeżych ziół i oczywiście te pięknie pachnące i wyglądające kwiaty. Będzie tutaj czosnek niedźwiedzi, który też, tak jak ząbki czosnku, ma właściwości antyseptyczne, antybakteryjne. Do tego przepięknie wygląda. To są takie cudne po prostu kule, obficie kwitnące, coś pięknego. Stokrotki działające również antybakteryjne. Od dawna się uważa, antybakteryjnie uważa się, że stokrotki oczyszczają krew. Jadalne kwiaty w naszej kuchni. Tak jest. Nie tylko kwiaty na twojej sukience, bluzie. I nie tak tylko jest. Piękne, ale jak się okazuje smaczne. I Martyna przekonuje, że każdy kwiat ma inny smak. Andrzej, ja to widzę tak. Zawiązałabym ci oczy taką szarfą i karmiłabym cię kwiatami. Ciekawa jestem, czy byś odgadł, który kwiat jak smakuje. Ale w telewizji? No a gdzie no? Ja proponuję na przykład zacząć tutaj od kwiatów oraz liści nasturcji. To są takie właśnie owalne liście, które mam tutaj w tej sałatce. Mało kto wie o tym, że one mają niesamowicie musztardowy smak. I kwiaty, i liście nasturcji, one mają, jak je gryziemy, to mamy wrażenie, że bierzemy... To jest ten kwiat? To jest liść. Kwiatów niestety nie mamy, mamy liście akurat, ale kwiaty mają ten sam smak, to jest tutaj, właśnie ten liść. One smakują tak, jakbyśmy włożyli do ust pół łyżeczki musztardy. Mogę? Oczywiście, jak najbardziej. Właśnie o to chodzi w kuchni, żeby próbować, żeby testować i żeby się otwierać na nowe smaki. A też właśnie komponując takie liście do klasycznej... One są takie właśnie, takie gorczycowo, chrzanowo, one są bardzo pikantne przede wszystkim. I faktycznie jak budowałam tutaj tą sałatkę, ona ma masę słodkich elementów, bo mamy i figę, i karmelizowaną gruszkę, mamy słony ser halloumi, ale mamy też masę tych liści, nadających takiej goryczy, takiego pazura tej sałatce. Jest już hummus z pieczonych buraków, ale właśnie z kwiatem, to się nazywa czosnek. To jest kwiat czosnku? Z kwiatem czosnku, który ma też taki czosnkowy zapach. A, rozumiem. I do tego stokrotki działające oczyszczająco, odtruwająco. No dobrze, ale przy tym humusie to nie jest tylko dekoracja, jak rozumiem. Nie. To jest wartość energetyczna. Dodana, dodatkowa, też inne tekstury, inne smaki. W każdym daniu właśnie chodzi nam o to, żebyśmy mieli jak najwięcej tych tekstur. Kwiaty dają faktycznie nam ten taki, tak jakby inne doznanie na języku, bo faktycznie jest to jakby alternatywa dla sałaty. Możemy mieszać liście sałaty, rukoli, szpinaku ale właśnie z kwiatami. Absolutnie pod wrażeniem. Z orchideą na przykład. Pyszne, ciekawe. Ale jakże malarskie, Martyna. To tak, no, ja jestem po malarstwie, więc tutaj faktycznie to się musi przekładać jednak. Jemy najpierw oczami. Tak, mówiliśmy.
powiedzieliśmy o tym, że nie wszystkie kwiaty są jadalne i trzeba się na tym jednak trochę znać. Tak, zanim zdecydujemy, że położymy jakiś kwiat na naszym talerzu, sprawdźmy wcześniej w internecie, w atlasach, dowiedzmy się, czy faktycznie one są jadalne, a nawet jeżeli dany kwiat jest jadalny, to upewnijmy się, że mamy go z dobrego źródła, tak? Żeby to nie był przemysłowo... A ten jest kwaśny, zupełnie kwaśny. Tak, niektóre są kwaśne, niektóre są pieprzne, to jest begonia. Begonia akurat w Indiach, co jest ciekawe, bardzo często się miesza kwiaty begonii z imbirem i się je pije, jakby zjada na wzmocnienie, ponieważ begonia ma bardzo dużo witaminy C, więc ja polecam śmiało pałaszować do sałatki kwiaty begonii jak najbardziej. Begonia. Lubię to, lubię ten kwiat, lubię to, tę nazwę, to brzmienie i to imię, moje drugie ulubione. Słuchajcie, ładnie, smak i zapach w jednym. Tak, możemy... A właśnie, Martyna, aromat... przepraszam, jeszcze jedną krótką odpowiedź. Czy możemy te kwiaty wyhodować sobie sami? Oczywiście. Na balkoniku. Jak najbardziej. To właśnie nawet jest takie, tak powiem, pewniejsze źródło, że tak powiem, hodowli. Aha. Bo oczywiście możemy podkradać mamie, babci z ogródka, jeżeli mamy możliwość. To jest jakby druga opcja taka idealna. Ale możemy sobie śmiało w domu ulubione gatunki zasadzić, zasiać. W tym momencie mamy idealny do tego czas. Za mniej więcej 2-3 tygodnie rozpocznie się sezon na kwiaty, więc jak najbardziej zachęcam. I w jak systemie... tylko wyjdzie słońce i będzie ciepło. Tak jest. Trochę. Ale już zbliżamy się do tego. A co ty robisz tu, Martyna? Co to tutaj jest? Mam, słuchajcie, zanurzyłam po prostu w zwykłym lodzie płatki róży, które wyglądają przepięknie do koktajli. Tutaj mam lemoniadę i ona jest i z płatkami róży takimi dużymi, wrzuconymi, ale i właśnie z takimi kostkami lodu z różą. I to po prostu przepięknie wygląda na takim stole wiosennym, letnim. Jest naprawdę takim ładnym rozmaiceniem. Możemy też, słuchajcie, do deserów i wypieków aromatyzować cukier. Zamiast wanilii na przykład dodać wrzos albo lawendę. I faktycznie taki cukier wrzosowy czy lawendowy naprawdę z takim pięknym wykończeniem deserów. A teraz korzystamy z kwiatów, tych pięknych, kolorowych, które okazuje się także są jadalne. Jadalne, aromatyczne, tak. Pełnowartościowe też tak naprawdę urozmaicają, wzbogacają, dodają koloru, dodają energii. No, z samego patrzenia na te dania robi się człowiekowi lepiej. Prawda? Dobrze, zaprezentowałeś kilka interesujących dań, omówiliśmy je tutaj wcześniej. Hummus bardzo ciekawie, sałata może być, risotto się robi. Risotto już jest, już jest zrobione, gotowe tak risotto. Jest, tak i jest. To fioletowe to jest, co to jest? To jest znowu kwiat czosnku. Przez to dodajemy też oczywiście czosnku do samej bazy risotto, do serca risotto, ale faktycznie miło jest wykończyć tak jakby, żeby to danie było całe spójne i wizualnie i smakowo. To po prostu wykończyłam taką jakby kołderką z tego kwiatu. Estetycznie to wygląda przepięknie, czosnku. Ale powiedz, czy to faktycznie ma smak? Ma. Kwiat czosnku ma taki troszeczkę subtelny. Witaminy, jak ma. Tak sam? Ma również ma działanie antybakteryjne, antyseptyczne, grzybobójcze, więc nie boimy się kwiatów, nie boimy się dodawania, urozmaicania i wzbogacania nimi dań, super. Bo są jak najbardziej... Mówi i od razu jej wierzysz. Ma. Szalenie się cieszę. Martyna, coś na koniec. No na koniec ja bym przede wszystkim poleciła, żebyśmy odważyli się do jakiegoś kwiatu i dosłownie nawet, myślę, mówię, tak wybrali się, czy do ogrodu mamy, babci, czy po prostu sami spróbowali coś zasadzić i może właśnie czy zanurzenie wrzosów w cukrze, żeby zaromatyzować go, czy te kostki lodu i koktajl, który będzie wyglądał zupełnie inaczej w takiej wersji wiosennej, czy wykończenie lekkie dania właśnie takim kwiatem czosnku. To jest taka moja uwaga, prośba do widzów, żeby się otwierać, próbować, szczególnie, że mówię, to pogoda bywa zmienna, więc niech wiosna i lato zawitają na talerzu. To pokaż, Martyna, może jeszcze ten koktajl, bo ja tutaj sobie już go nalałam. A tutaj mamy... Powiedz, jak go robiłaś. Tutaj mamy pomarańcze, cytrynę, możemy też dotyczyć oczywiście kwiatów wrzosu i jest tutaj lód, to czy kostki lodu, w których są zanurzone płatki róży. Również taka garść płatków róży wrzucona i ona pachnie lekko różano, oczywiście dalej cytrusowo. I tak samo właśnie lawenda będzie pięknie pasowała, czy wrzos właśnie do takiej letniej lemoniady. Możemy go wypić. Taki śmiało, kurczę, oczywiście jak najbardziej. Kto popić risotto, czy właśnie do hummusu, który już ci smakował, widziałam, że wcinałeś. Czyli, że kwiaty to nie tylko pomysł na prezent i na oczarowanie kobiety, nie ale tylko także... bukiet, ale sytuację kulinarną. Tak.